Witajcie moi kochani, w dzisiejszym odcinku poruszę taki dosyć ciekawy temat, który właśnie sobie zaobserwowałam. Nie wiem, czy dopiero zaczął trendować, czy może faktycznie po prostu teraz go wyłapałam, ale na TikToku, dokładnie WeChToku i to angielskim, zauważyłam taki trend filmów mówiących o fairy. Fairy, czyli wróżki, nie fae, bo to są zupełnie dwie inne grupy istot. Ale właśnie fairy nasze, tłumaczone na polski, jakieś iskierki, jakieś wróżeczki, jakieś skierki, co tam w ogóle się dało. Czyli właśnie wszelkiego rodzaju anglojęzyczne fairy i pixie. Chociaż głównie mamy tutaj skupienie na tych fairy, bo fairy to faktycznie takie typowe wróżki. I najczęściej właśnie związane z czarcim kręgiem, o którym mam odcinek. A pixie to są bardziej takie złośliwe chochliczki, chociaż te gatunki są też często mylone czy traktowane jako jeden, lub po prostu występują razem, temu łatwiej pomylić. No i o co mi chodzi? Tak oglądając sobie te WeChToki, zauważyłam taką tendencję, że wszystkie skupiają się wokół głównie jednego tematu, czyli przestrzegania, żeby pod żadnym pozorem nie współpracować z tymi właśnie wróżkami, żeby nie dać się złapać, unikać i tak dalej. No i tak sobie tego słuchając, no tak się trochę zdziwiłam, że w ogóle komukolwiek, tak szczerze, do łba przyszłaby praca z właśnie wróżkami. Właśnie do duszków leśnych, czy broń, czy bogowie, czy nasze błędy gogników, nie ma praktycznie nigdzie jakiejś takiej typowej zmianki o pracy z tymi istotami, tak? To nie jest takie planowe, typowe, jakieś takie religijnie uzasadnione. No, ciężko znaleźć gdzieś jakieś podania w mitach, żeby ktoś faktycznie z wróżkami pracował. Raczej się ich unika. Jak już jest wróżka, to właśnie nasze fairy jest traktowane jako uważaj, nie idź za tym, nie współpracuj z tym, nie ufaj i tak dalej. One są od porywania dzieci, od właśnie czarci kręgów, czyli wciągania do tego drugiego wymiaru, czyli na drugą stronę lustra, do astralu, zwał jak zwał, do wymiaru wróżek najczęściej po prostu. I z reguły większość osób, które jakkolwiek zagłębia się w szarostwo, czy pracę właśnie z jakimiś tam bytami, to dosyć szybko wyłapuje, że wróżki, no to tak raczej nie. Już tam prędzej właśnie duszki leśne to są bardzo takie fajne współpracy. Błędne ogiki, no to jeżeli ktoś naprawdę ma odwagę, no to niech będzie. To na nasze rejonie, ale właśnie zauważam, że bardzo dużo osób zaczęło robić taką przestrogę. Więc pomyślałam, że tak też wrzucę filmik właśnie taki, który też będzie taką przestrogą właśnie. Dlaczego nie pracujemy z tymi naszymi małymi figlarnymi kolegami. Ale też przede wszystkim chcę tutaj omówić kilka takich podstawowych kwestii, co tam się pojawiało. Takim pierwszym nadrzędnym argumentem było: nie składaj wróżkom ofiar. No i teraz tak, o co tutaj chodzi, to tam z reguły było to argumentowane, ale to rozbiję tak na bardziej konkretny sposób. Ofiara zwykłemu bytowi typu, nie wiem, leszczy, lesianka, duszek leśny i tak dalej, może być jednorazowa. Na spokojnie, z reguły jest to rzecz jednorazowa. Tak samo no z fae trochę już gorzej, one są bardziej uparte na to, co chcą dostać. Ale z reguły składasz raz, dwa razy i nie musisz od razu wchodzić w jakąś bardzo dużą, zażyłą więź. Jeżeli chcesz pracować bardziej regularnie, to powoli to sobie wchodzisz. Zaś wróżki są zaborcze. Jeśli złożysz im coś raz, będą tego domagać się znowu, znowu, znowu i znowu. Ale to coraz w większych ilościach i nie będą dawać Ci spokoju. I będą wymagać sobie tego regularnie. Czyli w każdy dzień, który to złożyłeś. Po prostu. Coraz to częściej. Czyli i coraz bardziej precyzyjnie. Będą domagać się tej służby. Bo wróżki tutaj, mówiąc po prostu na myśli, że fairy mają negatywny stosunek do ludzi,
Ale lubią także podejście, że ludzie jakby im trochę służą. W niektórych mitach czy podaniach spotykamy się z tym, że one porywają tych ludzi nie tylko dla zabawy czy uciechy, ale właśnie po to, by człowiek służył takiej wróżce. Służył wróżkom. No i też kolejną głupotą, właśnie najbardziej głupią rzeczą, którą można zrobić, jeżeli w ogóle już się do tych wróżek podchodzi, no to zdecydowanie zdawanie krwi. Chyba znalazłam z 6 TikToków, gdzie było przestrzeganie, żeby właśnie nie dawać wróżkom krwi. Dlaczego? Po pierwsze, krwi nie powinniśmy dawać praktycznie żadnemu bytowi, bóstwu, czemukolwiek z tym pracujemy, naszej. Jakimś zwierzęcom, jak już tam po obiedzie coś kupiliśmy, ma to jakąś tam krew, to ewentualnie coś takiego można złożyć. Jako takie podziękowanie i tak dalej. Jeżeli to jest naprawdę konieczne. No ale raczej krwi się tak typowo nie składa w ofierze. A już na pewno nie swojej. Jak się ją używa, to w rytuałach, które odnoszą się do nas, to są dla nas i po nas. A nie by dać komuś, bo to jest takie bardzo mocne wiązanie. A biorąc jeszcze pod uwagę, że wróżki wymagają więcej i regularnie, to konsekwencje są, jakie są. No oczywiście, co się stanie, jeżeli odmówimy takiej wróżkom? No to to są złośliwe stworzenia. Pomijając już fakt, że zwodzą, porywają, uszkadzają, nawet wysyłają choroby, to główną i właśnie zasługą jest porywanie kogoś lub prowadzenie kogoś w obłęd czy szaleństwo. To jest taka jakby główna domena tych wróżek. I tak teraz sobie przypominam, że któryś z tych książek, teraz tam na półce tam jest tego mnóstwo, nie pamiętam której. Mam bardzo nieprzyjemne wrażenie, że któryś z tych książek właśnie był rytuał, jeszcze to był podręczniku do podstaw, w którym właśnie proponowano zawezwanie wróżek. I ja mam po prostu nadzieję, że to po prostu błędne tłumaczenie i chodziło o fae, ale kojarzy mi się właśnie, że jakiś rytuał z bańkami dla dzieci, że który można coś takiego ochronnego dla dzieciaków i tak dalej. Teraz nie pamiętam dokładnie, w którym. Może ktoś z Was kojarzy, że to, o czym mówiłem, to Boże, przypomnij mi sobie, to jest książki. Ale ja mam po prostu nadzieję, że to jest błędne tłumaczenie i chodziło właśnie o fae, bo ofiara, która była bardziej właśnie dość pod fae, bo to było mleko i miód, jeżeli dobrze pamiętam. Bo ja tutaj też szczegółowo nie powiem, bo nie wiem, której z tych książek to była, czytałam to dawno. Ale no, jeżeli, ale zrobimy, jeżeli znajdziemy w ogóle jakikolwiek rytuał, który sugeruje zawezwanie Fery, to nie. To nie. Prawdopodobnie polski tłumacz się złapał i pomylił Fery z Fae. Nie. Wróżki to są wróżki, Fae to jest Fae. A Pixie to jest Pixie. Jak jeszcze mylenie Syrdy z Syreną można darować. Chociaż jest karygodne dla, moim zdaniem, wiedźmy. To mylenie fae, fery i pixie ze sobą już może robić duży problem. Zwłaszcza przy pracy. Też jeżeli ktoś komuś chce kogoś klątwą poszczuć, to taka rada dla tych osób. Pixie. Nie fae i nie fery. Taka rada. Bo wybranie tutaj złej jednostki bytowej skończy się, że życzysz sobie tą klątwę sam na siebie. Więc tutaj trzeba pilnować. Już coś do Pixie, ale też w ogóle odradzam tak szurągnięty pomysł, żeby do klątwy wysyłającej użyć w sensie któregokolwiek z tych bytów, pomijając fakt, że to jest w ogóle Wielka Brytania. To nie są nasze tereny, więc też trochę ciężko jest pracować z takimi istotami w naszych terenach. Kiedy kopernikami u nas są błędnogniki oraz duszki leśne, to się odnosi do ogólnej pracy, że raczej nie pracuje się z bytami, które nie są z naszych regionów. Bóstwa jeszcze tak bardzo tu nie dotyczy, ale faktycznie już jak mówimy o typowo bytach, to raczej te, które są u nas na regionie, więc to jest jeszcze taka kolejna kwestia. No i oczywiście nieniszczenie i szanowanie miejsc tego typu istot, to jest kolejna kwestia.
Bo w lasach często osoby, które w pewien sposób dbają o święte gaje, zostawiają czasami takie dzwonki, takie duże stare dzwony dla wróżek, jakieś kopczyki z kamieni. Nie składają żadnych darów, po prostu sobie to szykują i dają takie miejsce, żeby one się mogły zadomowić. W jakichś tam rejonach, potem to się zaniedbuje, zostaje i tak dalej. To są drzewa, opadającymi gałęziami, kładącymi się na ziemi. Coś jak nasze, że tutejszego regionu, u nas polskie, drzewka duszków leśnych. To podobnie wyglądają po prostu drzewa naszych małych fery. Więc tutaj naprawdę warto uważać. I jak chodzi o miejsca duszków leśnych, no to wiadomo, można wejść, trzeba przywitać, może jakieś parę kwiatów polnych zostawić, jak wiemy, że tam przechodzimy. Ewentualnie, jeżeli to jest miejsce, gdzie ktoś pracuje, to z reguły będzie wisiał jakiś sznurek, jakiś niemy dzwonek, jak kiedyś opowiadałam. To jak to widzimy, to po prostu pociągnąć i przejść dalej, jak nie ma. A podejrzewamy, że może być, no, że to może być takie drzewo, tylko skłonić i iść. To w przypadku fery szerokim łukiem nie podchodzimy. No, na tym kierunku było często pojawiało się zalecenie takie: nie dziś, mała wróżko, jako taka ni to modlitwa, ni to zaklęcie. Ja bym nie kusiła losu, bo to są mściwe dziady. A akurat źródeł niestety nie było, skąd ta zamowa, ale chyba na kilku TikTokach się właśnie ona pojawiła. A więc no, fakt faktem. Jest coś takiego, ale to na własne ryzyko, że ktoś bardziej właśnie siedzi w magii Wysp Owczych brytyjskich i faktycznie tam mieszka, to może będzie w komentarzach powiedzieć, czy faktycznie ta zamowa Nie dziś, mała wróżko jest bardzo taka stara, popularna i faktycznie używana, czy raczej jest czymś, co na TikToku zaplusowało w niedawnych czasach. Ale kolejną rzeczą, która właśnie też można zauważyć z tych przestrog, co już przejście do tej zamowy ma dużo więcej sensu, jak już sobie omawiam po kolei. Poza tym, że omijamy, nie niszczymy, nie podchodzimy, jak nagrywamy czy robimy zdjęcia, to z daleka, żadnych, brońcie bogowie, ofiar najlepiej nie zwracać uwagi. To jest tak zwane niełapanie się na sidła, czyli to tam było pokazane jako kolorowy liść na pajęczynie, który się rusza, dziwnie obracająca się w koło trawa, kiedy nie ma wiatru. Jakiś błyszczący kamyk w wodzie, tego typu rzeczy. Czy jakiś bardzo ładny, soczysty grzyb wokół kilku trójaków. Jakiś taki maślaczek borowik i coś takiego, a wokół jakaś duża garstka trójaków. Że to są tak zwane sidła właśnie małych naszych kochanych wróżek, które w ten sposób wabią ludzi, których chcą porwać. A pamiętajmy, że w zapowiedziach mitologicznych to głównie właśnie tak było opisywane, to się czarcie kręgi z kamieni i tak dalej, i tak dalej. Obrazy czarcimi kręgami to naprawdę można zrobić dużo i one są fajne. W naszym regionie też są powiązane właśnie z porwaniami, już nie typowo przez wróżki, a właśnie na przykład przez błędne ogniki czy bardziej biese. Ale można właśnie sobie, jak ktoś chce czarci krąg, to można sobie zrobić w domu, samo zejść z grzybów czy ułożyć z kamieni. Dobre efekty daje, naprawdę, spokojnie, nie trzeba szarżować. Ale jeżeli na przykład się odwiedzamy Wyspy Owcze, to tam raczej trzeba to uważać, bo tamte regiony są raczej przepełnione takimi figlakami. Jak u nas raczej dawniej się mówiło, nie biegnij za świetlikiem, bo to błędny ognik. Bardzo dużej parafrazie, żeby było wiadomo. To raczej dość podobną interpretację można znaleźć właśnie tam, że dziwne nagromadzenie świetlików to może być właśnie ta wróżka. I ogólnie cały ten film jest taką pogadanką, taką trochę ciekawostką, takim moim luźnym freestylem, bo a tak na bieżąco pomyślałam, że sobie o tym opowiem, a to taka pogadanka po prostu. Bez jakichś źródeł i tak dalej, więc w opisie nic dzisiaj akurat nie będziecie mieli. Bo wydaje mi się, że raczej TikToki w miarę szybko sobie tam znajdziecie, a one są raczej takie, no, króciutkie, takie typowe po angielsku, tak?
One są jak, to jest po prostu jakby fenomen, taki tutaj zaobserwowałam, że tego właśnie strasznie dużo się pojawia ostatnio. I nie wiem właśnie, czy algorytm po prostu nagle to wybił, czy faktycznie nagle młodemu Witchstockowi do głowy wpadł kolejny genialny pomysł. Po tabliczach Ouija, po spętaniach, po jakiś czarnym lustrze po prostu z telefonu, czy faktycznie padł kolejny pomysł, zatem praca z wróżkami. I można się zastanowić, czy wrzucić tego do nie czarujmy się, ale wydaje mi się, że to jest taka po prostu pogadanka i bardziej taka ciekawostka, taka przestroga, nietypowo, że taka bzdurka typowa, więc jest akurat okej, ale właśnie zastanawiam, dajcie znać też, czy wam się pokazało tego ostatnio więcej, czy faktycznie ja miałam takiego farta w niefarcie, że mi TikTok się tym zalał. Bo chcę wiedzieć, czy faktycznie to trenduje, czy to może głównie właśnie angielski TikTok i tamte osoby padają na takie genialne pomysły. I może chcecie, może będziecie chcieli mieć jakieś umówienia pracy z innymi, takimi bardziej popularnymi bytami, takie pogadanki, może wam się taki format spodoba. Dobra, nie przedłużając, komentujcie, macie sporo, znaczy do napisania w komentarzach, że dzisiaj właśnie czekam na się opinie. Przypominam, że tematy filmów w komentarzach zawsze mile widziane. Jak na coś padniecie, to zapraszam, piszcie śmiało. Te najciekawsze przewezmę i zrealizuję. Przypominam, że jeżeli ktoś by chciał, to też wracam właśnie w tym momencie do wróżenia, czy właśnie do interpretacji snów, więc może komuś akurat się spodoba, więc można także pisać, głównie na TikToku, w prywatnych wiadomościach, no i w sumie tyle, taki mały segment też na reklamę, pomyślałam, że to wrzucę. Dobra, więc trzymajcie się, bajo, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym. Czułko!